Hej wszystkim, witajcie na kanale Malibu w nowym odcinku. To będzie najstraszniejszy dzień moich wakacji. Serio. Jesteśmy właśnie w wesołym miasteczku, w Łebie. I będziemy tutaj teraz chodzić po różnych takich atrakcjach. I zobaczymy, ile nam się uda zgarnąć nagród, ponieważ widzę takie duże maskotki tutaj. Więc chciałabym jakąś taką dużą maskotkę sobie ściągnąć. Kołaj na pewno chce wyłowić żółwiki. Jedną ty, jedną ja. Dobra. Musisz zbić, wierzę. Nie jest przybita puszka? Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie 5000 łapek w górę. Napiszcie w komentarzu, czego wy się najbardziej boicie. I co nic? No niestety. Gorzej jak ja. Dawaj. Dwa puszkę i puszki spadły. Pieniądze się sypią. Teraz sposobem to weź. Na razie dzień zapowiada się bardzo spokojnie. Gramy sobie w gry i próbujemy zgarnąć główną nagrodę. Ale trochę nam nie idzie. Ale jedno się... Teraz czas na mnie. Ja mam świetnego cela. No dobra, nie ma szans. Czy ktoś kiedykolwiek to wygrał? Tylko Lizak. Nagroda pocieszenia, Lizak. Nie ma szans. Jest! Nie ma opcji, tutaj na pewno się uda. Dawaj, dawaj. Trzymamy kciuki. Patrz mi koło i patrz. Jest! Drugi. Jest! Aj, prawie. Mało brakowało. Czekaj, o, dobrze. O. Może Mariuszowi się uda. O nie. To nie można wygrać. Jednej zabrakło. Ale proszę, masz, Mikołaj, masz kolejne. Słuchaj. Mikołaj od wczoraj chodzi, od wczoraj chodzi za tymi żółwikami. Uwaga. Dobra, jeden. Mikołaj musi wyłowić odpowiednią ilość cyferek. Ciekawe, czy mu się uda. Masz małą nagrodę, Miki, już. 7 punktów, czyli mała nagroda. Co chcesz, na samym dole. Mikołaj był lepszy od nas, ponieważ zgarnął nagrodę. Lecimy teraz na kolejne atrakcje w wesołym miasteczku i widzę tam jakąś koszykówkę. To jest jakieś strzelanie, tarcze. Tutaj na pewno uda nam się coś zgarnąć, nie ma opcji. Mariusz zaczyna, trzeba rzucić piłką w każdy kosz, żeby zgarnąć główną nagrodę, czyli tą wielką maskotkę. Okej. Okay. O, dobra, mamy jeden. Och. Prawie. Aj, prawie. A. O. A jak gramy, to zawsze tak dobrze ci idzie. Trzeba było poświęcić, wiesz? Oj. To było niewykonalne. Nie da się. Oj, dzisiaj będzie miał 50 lizaków. Nie poddajemy się, idziemy dalej za ciosem i trzeba wejść tą drabinką po te wielkie maskotki. A jeszcze jak się do pokieszeniami? Lizak. Dziękuję bardzo. No dobra, myślałam, że to będzie trochę łatwiejsze. Dobra. Nie, nie ma. Ja mam za słabe ręce. Może Mariusz da radę. Nie, dobra, trzymasz się. Trzymasz się. Może jakoś sposobem to wziąć. No. Źle zacząłem. To jest totalny fail. Teraz na piłę. Maria, 180 punktów, bo ja chcę tam... Pokaż, co masz pod czapką. O! O, nie przykleiłaś. W całym miasteczku nam nie poszło. Kolejna atrakcja. Idziemy teraz na wystawę Lego, interaktywną. Musieliśmy tutaj wejść. Bardzo lubimy klocki Lego, więc jesteśmy ciekawi, co to za wystawa. Oczywiście są wielkie makiety z budowlami. Mikołaj chce sobie wziąć helikopter. Miasto Ninjago. Tego mamy, tego mamy, tego zazdro. Tego mega zazdro, są mega drogie zestawy. Tego mamy, tego nie mamy. Tego. Wow, ile główek Lego. Taj Mahal. Titanic w realu. Niby takie proste, a taki fajny efekt. Faktycznie jest interaktywna. Hej, można nimi sterować. Wow! Buldożery jakie. Była też kręcąca się karuzela. Wstąpiliśmy też, żeby zobaczyć roboty Lego. No i może chwilę się nimi pobawić. Musieliśmy przetestować każde kolejno. Tutaj na przykład są kolejki górskie. Na razie dzień jest bardzo spokojny, ale poczekajcie, najstraszniejsze przed nami. Tutaj na przykład jest maszyna, która wrzuca kulki na taśmę. Dość ciekawe. O Boże, zdarzyłam się.
Takie chińskie Ninjago. Hej, nawet był chodzący słoń z Lego i podnosi trąbę. A tutaj jest robot Skorpion? I jeszcze oczywiście ring i walka robotów. Zanim polecimy na kolejne atrakcje, to szybkie fotki z widzami. No i dalszy ciąg szaleństwa w wesołym miasteczku. Uwaga! Jak Mikołaj zobaczył tą ciuchcię, to od razu musiał na nią wskoczyć. Już wkrótce dowiecie się, czemu to był najstraszniejszy dzień na moich wakacjach. Mikołaj z Mariuszem teraz wsiadają na to auto i to nie jest zwykłe auto, ponieważ jest to karuzela w formie auta. Kręci się, jest muzyka i nawet puszcza dym. Wow! Ale kierujesz! Wow! Fajnie? Od samego patrzenia kręci mi się w głowie. Podoba ci się? I jak było, Miki? Teraz idziemy strzelać do bramki, to znaczy Mariusz będzie strzelał. Dobrze! Ja jestem w tym fatalna, więc nawet nie strzeliłabym do bramki, tylko poza bramkę. Szybko, polizaczka! Mariuszowi poszło bardzo dobrze i wygrał drugą nagrodę, czyli flagi. Na samochód sobie przywieź! Rozmieniamy jeszcze hajsiwo i lecimy sobie szaleć na samochodach. Samochody jak samochody, ale zobaczcie w jakim miejscu. Jest to takie wielkie pomieszczenie, które jest oświetlone światełkami, które zmieniają swoje kolory i kształty pod muzykę. No świetnie to wygląda. Światełka, muzyka, samochody, czegoś jest więcej. Zobaczcie, jaki znalazłam różowy samochód Barbie. Szkoda, że trochę za mały dla mnie. Jaki chcesz auto? Chciałem panofala. A nie policję? A Mikołaj teraz będzie uczył się jeździć po prawdziwych ulicach. Dojechał jeszcze drugi różowy samochód Barbie. No i Mikołaj startuje. Jest droga, są znaki drogowe, światła drogowe, nawet są pasy. A pojedzie na samochodzikach, przeszedł czas na pływanie. Wow, cześć, pływasz! Bo wyrzucasz do delfinka! Wjechał w te kulki! Tata. Jak teraz wykręcisz? O! Jaki zrobił ślad! Przestało działać? Będzie teraz łowienie Mikołaja. Mikołaj, zostajesz tam na noc. Złap się, uwaga! A teraz zakręcone samochody. Tylko uważaj, bo one są zakręcone. Mikołaj musi sprawdzić wszystkie atrakcje w łebie. Uwaga, Miki, trzymaj się! Miki, trzymaj się! Musisz go wyczuć! Ej! Mariusz! Masz klapkę? Korek się zrobił! Mikołaj i jego szyderczy śmiech! Ej! Od samego patrzenia zakręciło mi się w głowie. Mikołaj, jaki zadowolony! Mamy bilety, wjeżdżamy na Góralskim Ślisku. Z Mikołajem. I na górę, cieszysz się? To się nazywa radość dziecka. Miki, poczekaj, nie tak szybko! Nie tak szybko, chłopie! Mega ciężko było tutaj wejść. I jak tu wysoko! Jak wchodziłam na górę, to już mi się nogi trzęsły, a jak ustałam i spojrzałam w dół, to żałowałam, że tam weszłam. Tylko jest jeden problem. Nie chciało już mi się schodzić. Zdecydowanie to była jedna z najstraszniejszych rzeczy, które spotkały mnie na tym wyjeździe, ale to jeszcze nie wszystko, słuchajcie, czekajcie, żeby zobaczyć coś straszniejszego. Teraz moja kolej, wsiadam z Mikołajem na samochodziki. Od środka wygląda to jeszcze lepiej.
Same dziewczyny teraz jadą? Ja! I Mikołaj! Ja! A podczas jazdy był malutki wypadeczek. Co się stało? No tak się zdarzyło. Jak wrażenia? Super! Świetnie, tylko jedną ręką nagrywam. I teraz zobaczymy, czy uda nam się zdobyć jakąkolwiek z tych maskotek. Musimy tego spróbować. 70 zł wydajemy. 70 zł wydajemy na maskotki. A po jednej próbie na każdej maszynie. Czy uda nam się cokolwiek wyłowić z tych maszyn. To będzie dopiero challenge. Tak, chcę spróbować. Jedną próbę na jednym automacie. Stubę rozmieniłem. Ale rozsypujemy hajs z YouTube'a. Jak ktoś powiedział, trzeba się wziąć za konstruktywną robotę, nie? No to właśnie to jest konstruktywna robota. Przepalanie piątek. Miki, może od ciebie zaczniemy, proszę. Mikołaj zaczyna. Mikołaj powiedział, że chce dinozaura. Tata ci próbuje maskotkę. Co bierzesz? Nie ma! Hej! Oszukaństwo! Ale ja poluję na tego. Będzie! Dwa razy, to czarne przeszkadza. Teraz ja próbuję, uwaga! Też tego żółtego próbujesz? O, może. Ach ty, oszuście! Oj, może teraz? Jest! No i trzeci raz, to coś. Buldożer, Mikołaj. Będą pieniążki. Na 20! No co ty? To da się zatrzymało, bo się pomyliłem. Ale tego smerfa, za czuprynę go złapię, nie? To puszcza! Nie złapię! Nie! Czekaj, może? Ale! Nie ma! Albo Among Usa. Dawaj, łap jednego chociaż. Się uda, czy się nie uda? Nie uda się, uda się, uda się! Jest, siedzi! Ej! Nic się nie da wybrać. No ten dinozaur do ciebie woła. Zabierz mnie z tej klatki. Ale nie da się. Może. Nie, to szybko. No way. Na tym się nie da. Nie grajcie. Nawet ta mała maskoteczka, a ty przecież ile razy tego pota wyciągnąłeś. Tak, za pogaskać? A je? O nie! Boisz, to pobastuj go od tyłu. Ej! Ale Jake. Upomnij, to jest tylko dyscyplina. On nie ma jadu. Edzio! Edzio! Jest Edek skrajny kredek. Edzio? Przyjęcie węża oficjalne. Węża, proszę bardzo. Nie bój się. Jakby spokojnie, możesz sobie go medulować jak plastelinę, chcę sobie go wziąć w tą stronę. A on się nie chyba boi? Chyba, że wie. Będzie. Jakby spokojnie, na spokojnie. On nie słyszy? Nie, będzie wszystkie nie słyszy. O, zaraz cię udusi. Nie ściśnie, spokojnie. To był najstraszniejszy moment na naszych wakacjach. Tylko jesteś chodzącą reklamą, tak? Jeżdżącą. Tylko uważaj, żebyś na kogoś nie wjechał. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawiam łapeczkę w górę. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, 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 pa!